W 1867 roku sekretarz stanu USA William Seward podpisał traktat z Cesarstwem Rosyjskim o zakupie terytorium zwanego Alaską. Stany Zjednoczone kupiły go za 5 centów za hektar. W tamtym czasie nazywano to jedną z najgorszych transakcji w historii Ameryki. Dziś jest uważany za jedną z najlepszych okazji wszechczasów. Dowiedz się więcej o zakupie Alaski w tym odcinku. Wszystko wszędzie. Zapraszam. Obecność Rosjan w Ameryce sięga początków XVIII wieku. Kupcy, którzy rozprzestrzenili się po Syberii, po prostu kontynuowali podróż, gdy dotarli do oceanu spokojnego. Jeśli Syberia już była oddalona od rosyjskich skupic ludności w Europie, to Alaska była naprawdę daleko. Zyskała nawet przydomek Syberyjskiej Syberii. Dla Rosjan interesującymi rzeczami na Alasce były futra oraz polowania. Wydra Morska była głównym obiektem zainteresowania nielicznych Rosjan, którzy zadali sobie trud osiedlenia się tak daleko. Większość rosyjskich wysiłków w regionie w XVIII wieku nigdy nie była poważna. W 1799 roku Korona Rosyjska założyła rosyjsko-amerykańską kompanię pierwszą rosyjską spółkę akcyjną. Firma została zorganizowana na wzór innych firm europejskich, takich jak brytyjska i holenderska kompania wschodnioindyjska. Rosjanie w większości trzymali się blisko wybrzeża i nie zakładali żadnych obozów ani miast w głębi lądu. Ich głównym celem było zdominowanie handlu na północnym Pacyfiku. Rosjanie nawet przejściowo założyli, Złożyli swoje forty tak daleko na południe jak Kalifornia czy Hawaje. Jednak żadna z tych prób kolonizacji Ameryki nigdy nie zakończyła się sukcesem. Ze względu na ogromną odległość Alaski od Sankt Petersburga, koszty transportu były ogromne. Aby się tam dostać, musieli objechać większą część Europy, przepłynąć Atlantyk, okrążyć przylądek Horn, a następnie wrócić na całą Amerykę Południową i Północną. Nigdy też nie mieli tak wielu ludzi, którzy faktycznie mieszkali na Alasce. Rosyjska Cerkiew Prawosławna wysyłała tam misjonarzy, ale nawet w szczytowym okresie prawdopodobnie nigdy nie miała więcej niż tysiąc osadników. Statki mogły zaopatrywać rosyjskie kolonie na Alasce tylko co dwa lub nawet co trzy lata, więc były głównie uzależnione od handlu z Amerykaninami, i rdzenną ludnością. Niemniej jednak przynajmniej przez jakiś czas było to opłacalne dla Rosji tylko ze względu na nacjonalizm i imperialne ambicje. Jednak sytuacja zaczęła się zmieniać w połowie XIX wieku. Głównym konkurentem Rosji na wielu obszarach była Wielka Brytania. W Afganistanie i w Azji Południowej nieustannie rywalizowała o władzę z Rosjanami w tzw. Wielkiej Grze. W 1856 roku Rosjanie ponieśli upokarzającą i kosztowną klęskę z Brytyjczykami i Turkami w wojnie krymskiej. Potrzebowali dużej gotówki i zdali sobie sprawę, że Alaska prawdopodobnie nie utrzyma się przy nich długo. Amerykanie rośli w siłę i prawdopodobnie byłoby tylko kwestią czasu, kiedy obraliby sobie za cel alaskę. Gdyby doszło do gorączki złota, podobnej do tej jakiej kiedyś doświadczyła Kalifornia, Rosja nie byłaby w stanie zrobić niczego, co powstrzymałoby poszukiwaczy. Rosja znajdowała się zbyt daleko, a obrona terytorium kosztowałaby zbyt wiele pieniędzy. Co więcej, gdyby stracili Alaskę, to tak naprawdę mogli ją stracić na rzecz dwóch różnych nacji. Alaskę mogli przejąć albo Amerykanie, albo rosyjskie Nemesis, Brytyjczycy, którzy kontrolowali Kanadę. Gdyby Brytyjczycy przejęli kontrolę nad Alaską, mieliby idealną pozycję, aby zacząć zagrażać rosyjskiemu wybrzeżu na Pacyfiku. Gdyby Amerykanie przejęli kontrolę, mogliby służyć jako bufor pomiędzy Rosją a Wielką Brytanią. Co więcej, w XIX wieku stosunki amerykańsko-brytyjskie nie były tak dobre jak obecnie, ponieważ pamięć o wojnie z 1812 roku była wciąż świeża. W 1858 roku cary rosyjski Aleksander II podjął decyzję o próbie sprzedaży terytorium Stanom Zjednoczonym. Sprzedaż służyłaby celom strategicznym obu stron. Rosji desperacko potrzebne były pieniądze, a Stanom Zjednoczonym przestrzeń. I prestiż. Początkowe negocjacje rozpoczęły się za prezydencji amerykańskiego prezydenta Buchanana. Jednak niepopularność tego prezydenta sprawiła, że negocjacje musiały trwać aż do następnej administracji. Abraham Lincoln został oczywiście wybrany w 1860 roku, ale negocjacje ponownie załamały się wraz z nadejściem wojny secesyjnej. Jednym z największych zwolenników zakupu Alaski był Ekspansjonistyczny senator z Nowego Jorku, William Seward, który stwierdził: Stojąc tutaj, patrząc daleko na północny zachód, widzę Rosjanina, który jest zajęty zakładaniem portów morskich, miast i fortyfikacji na skraju kontynentu. I mogę powiedzieć: Idźcie naprzód i budujcie swoje posterunki wzdłuż całego wybrzeża, aż do Oceanu Arktycznego. Staną się jeszcze przyczółkami mojego własnego kraju. Pomni cywilizacji Stanów Zjednoczonych na północnym zachodzie. Nieprzypadkowo William Seward został kolejnym sekretarzem stanu, gdy Abraham Lincoln został wybrany na prezydenta. Seward był fascynującym facetem. To on, a nie Lincoln, był przypuszczalnym faworytem w konwencji republikanów w 1860 roku. Miał znacznie więcej głosów niż Lincoln w pierwszym głosowaniu. Jakkolwiek interesująca by nie była historia Williama Sewarda, będzie ona przedmiotem może innego odcinka. Po zakończeniu wojny secesyjnej i śmierci Lincolna, Seward pozostał sekretarzem stanu w rządzie nowego prezydenta Andrew Johnsona. Podczas gdy Seward był ekspansjonistą, a także abolicjonistą. Przed wojną był przeciwny zakupowi Gadsena i ewentualnemu zakupowi Kuby, ponieważ były to państwa niewolnicze. Po zakończeniu wojny Seward chciał zacząć kupować wszystko, co obejmowało nie tylko Alaskę, ale być może nawet Grenlandię i Islandię. Niemal natychmiast po zakończeniu wojny, car nakazał swojemu ministrowi w Stanach Zjednoczonych ponowne rozpoczęcie negocjacji z Sewardem. W marcu 1867 roku negocjacje weszły w końcową fazę. Pierwotna oferta USA opiewała na 5 milionów dolarów, którą Rosjanie odrzucili jako zbyt niską. Ostateczna cena, jaka została uzgodniona, wynosiła 7,2 miliona dolarów, co ostatecznie dało cenę 5 centów za jeden hektar. Po uwzględnieniu inflacji cena wyniosłaby dziś 133 miliony dolarów. Traktat został podpisany 30 marca 1867 roku o godzinie 4 rano. Johnson i Seward mieli nadzieję, że Pomoże zrównoważyć złe wiadomości krajowe, i przez jakiś czas tak się działo. Większość relacji na temat zakupu była pozytywna, ale niektóre radykalne gazety republikańskie deskredytowały zakup, nazywając go Ogrodem Niedźwiedzi Polarnych Johnsona, albo rosyjską kraliną wróżek, albo Morsowaniem. Termin szaleństwo Siwardsa. Pojawił się dopiero kilka lat później. Horace Greeley, redaktor New York Tribune, zauważył, że Alaska była ciężarem. Nie warto było brać go w prezencie. Jeden z senatorów natomiast zażartował, że Stany Zjednoczone powinny zaakceptować Alaskę tylko wtedy, gdyby Seward sam zgodził się tam zamieszkać. Pomimo tych wszystkich prześmiewczych, a czasem negatywnych komentarzy, uchwała o zakupie Alaski przeszła w Senacie z łatwością. Przewagą 32 do 7 głosów. 18 października 1867 roku odbyła się ceremonia przeniesienia władzy w Sitce, czyli jak Rosjanie nazywali Nowym Archangelskiem. Wszystko przeszło sprawnie i spokojnie. Zdecydowana większość rdzennych mieszkańców Alaski nie miała pojęcia, co właśnie się wydarzyło. Rosjanie nigdy nie zapuszczali się daleko poza południowe wybrzeże. Większość rdzennych mieszkańców Alaski nigdy nie widziała Rosjanina ani nawet nie słyszała o Rosji już nie mówiąc o tym, że nie mieli pojęcia, iż ziemia, na której mieszkali, została w jakiś sposób sprzedana innym ludziom, o których także nie mieli pojęcia. Po przeniesieniu władzy doszło do impeachmentu, a prezydent Johnson i jego skrajna niepopularność doprowadziły do problemów. Izba początkowo odmówiła zatwierdzenia płatności za terytorium. Dopiero gdy Johnson przegrał nominację Demokratów i stało się jasne, że nie będzie miał kolejnej kadencji, fundusze na wypłatę dla Rosjan zostały zatwierdzone. Później okazało się, że rosyjski wysłannik do USA Edward de Stöckl przekazał dziesiątki tysięcy dolarów łapówek i płatności członkom Kongresu, aby uzyskać zgodę na transakcję. Spośród Rosjan, którzy byli na Alasce, zdecydowana większość wyjechała. Skorzystali z możliwości powrotu do domu, za który płaciła rosyjsko-amerykańska kampania. Większość Amerykanów, którzy się tam przenieśli, również wyjechała, ponieważ w okolicy było niewiele możliwości ekonomicznych. Dopiero gorączka złota w Klonkite w 1896 roku zmieniła losy Alaski i duża liczba ludzi zaczęła napływać na to terytorium. Jeśli zaś chodzi o Sewarda udał się on na Alaskę niemal natychmiast po przejściu na emeryturę z funkcji sekretarza stanu, gdzie odwiedził stolicę terytorium Sitkę, dziś jest uhonorowany w stanie autostradą, miastem i corocznym świętem nazwanym na jego cześć. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i zapraszam na nasz kanał na Twitterze.